Cześć wszystkim, znowu Pony 7, dalszy ciąg Arcanum. Dzisiaj dalej eksplorujemy Rosenburg, czy jak to się nazywa. I idziemy do tej wspaniałej budowli, co okazuje się nie jest żadnym zamkiem ani katedrą, to jest po prostu karczma. Słynny zajazd w Rosenburg. Dobra, wejdźmy tu. I pierwsza sprawa. Musimy zajrzeć z powrotem do ekwipunku, przedmiot, który mamy od dawnego czasu. Zapałki z kaczmy rosenburskiej. Trzeba kogoś o nie zapytać. Czy możesz mi powiedzieć o tym pudełku zapałek? Pudełko zapałek. To pudełko po naszych firmowych zapałkach. O co chce pan zapytać? Było przy ciele pewnej ofiary katastrofy IFS Zephira. Kojarzysz może kogoś takiego? Nie znałem nikogo takiego, nie, chwileczkę. Był taki. Kto? Cóż, to doprawdy dziwna historia. Pewnego późnego wieczora dostrzegłam dziwne światełka i dźwięki dochodzące z pierścienia. Niedługo potem hałasy ustały, a do karczmy przybył pewien człowiek, potargany i obdarty, z dzikim błyskiem wokół. Pytał, czy nie miałabym dla niego pokoju. Biedak wyglądał dość okropnie. Naprawdę? Co w nim było takiego dziwnego? Wyglądał dziwacznie. Był chudy i gładko ogolony, ale miał rysy twarzy i ubiór krasnoluda. Ale to nie mógł być krasnolud. Żaden z nich nie dałby sobie ściąć brody. Do dzisiaj nie umiał określić jego rasy. Możesz mi powiedzieć o nim coś jeszcze? Nie miał pieniędzy. Już miałam go odesłać z kwitkiem, kiedy zaoferował mi bardzo piękne, wysokiej jakości krasnoludzkie ostrze. Były na nim wyryte inicjały KCG. Sprzedałam go później za całkiem niezłe pieniądze. Czy powiedział ci cokolwiek? Oprócz prośby o pokój zapytał mnie tylko o najszybszą drogę do Tarantu. Powiedziałam mu, że to zazwyczaj dosyć długa podróż, ale ma szczęście, bo właśnie miał się odbyć dziewiczy lot IFS Zephira z Caladonu. Z pewnością nie było innej, równie szybkiej metody, aby dostać się do Tarantu. Widać, szczęście nie sprzyjało ludziom, którzy byli na pokładzie tego przeklętego statku. To była straszna tragedia, ta sprawa Zephira. Powiedziałam mu, że aby się dostać na pokład, potrzebuje jakiegoś dowodu tożsamości. Nie wyglądał na kogoś, kto miałby coś takiego, więc poleciłam mu jednego człowieka z Caladonu nazwiskiem Razia. To typ z podciemnej gwiazdy, ale bardzo pomocny, jeżeli chodzi o paszporty. Więc zamierzał się dostać na pokład IFS Zephira. Jesteś pewna? Podziękował mi i udał się do swojego pokoju, a następnego ranka już go nie było. Nie powiedział ani słowa, po prostu odszedł. Cóż, jak mówiłam, był naprawdę dziwny. Tak czy inaczej, to jedyna znana mi osoba, która była na pokładzie tego piekielnego sterowca. Okej. To dziękuję za informację. No to trochę nam dało nowych pytań. Między innymi, co to za krąg kamieni, co się znajduje za miastem. Może ktoś nam na to odpowie. Nie ten pan? Z nim później porozmawiamy. Jason Seagull. Co to porobię z Jasonie? Prowadzę badanie, przyjacielu. Badam pierścień Brodgara. Badasz pierścień? Czemu? Ten pierścień Brodgara to właśnie te kręgi. Zawsze byłem zafascynowany pierścieniem Brodgara. To dziwne, w starych tekstach czarna iglica i pierścień Brodgara występują zamiennie, ale dokładne znaczenie zatarło się. Być może symbolizuje potężne pieczęci, nie wiem. Przybyłem tu, żeby studiować pieczęci i zobaczyć, jak się trzymają. Pieczęci? Tak, szczelina, którą stworzył Nasruddin, wypędzając Aronaxa, wymagała użycia siły wszystkich wielkich magów z ery legend w celu założenia potężnych pieczęci naokoło pierścienia, by utrzymały ją zamkniętą. Czemu miałyby nie trzymać? Technologia rozpanoszyła się tu w niesamowitym tempie. Bawią się, że jej właściwości doprowadzą do osłabienia pieczęci, to dlatego tu jestem, żeby upewnić się, że do wytrzymałości pieczęci. Co znalazłeś? Wyniki badań są intrygujące. Jak podejrzewałem, pieczęcie słabną, ale znacznie szybciej niż przypuszczałem na początku. Co się stanie, kiedy pieczęci puszczą?
Jestem pewien, że wielcy magowie celowo uczynili pieczęcie tak potężnymi. Niestety minęło wiele lat. Ta wiedza jest już dla nas niedostępna. Obawiam się, że gdyby zostałyby złamane, zdarzyłoby się coś strasznego. Co wiesz o pierścieniu Brodgara? Pierścień Brodgara jest dokładnie tym miejscem, w którym Nasruddin wygnał złego Aronaxa po wielkiej bitwie. Najwidoczniej zaklęcie wygnania stworzyło ogromną wyrwę lub szczelinę pomiędzy naszym światem a otchłanią. Co zrobili, żeby to zamknąć? Kilku wielkich magów, którzy przeżyli bitwę, stworzyło pierścień w celu zamknięcia szczeliny. Czytałem, że aby utrzymać zamknięcie, rzucili na pierścień magiczne zaklęcie wielkiej mocy. Sądzisz, że magia lub technika mogłyby ostatecznie zatriumfować? Studiowałem wiele nauk, otrzymałem wykształcenie techniczne na wspaniałym Uniwersytecie Teranckim. Studiowałem także magię w Tuli. Dzięki całej mojej wiedzy wpadłem na pewną teorię. Jaką? Wierzę, że wszystko odbywa się w cyklach. Wszystko, co żywe, uczestniczy w cyklu wzrostu i regresji. Sądzę, że magia i technologia niczym się tu nie wyróżniają. Tylko w swojej teorii jest jedna poważna luka. Co to za luka? Wydaje się, że mamy do czynienia z pierwszym pojawieniem się technologii. Nie są znane żadne historyczne fakty dotyczące jej istnienia przed naszymi czasami. I to zdecydowało o niemożliwości udowodnienia mojej teorii. Interesujące, a szukałeś jakichś śladów istnienia danej technologii? Długo i bez rezultatu. Czekaj, jesteś podróżnikiem, tak? Jeżeli w swych podróżach natkniesz się na jakąś pozostałości starożytnej technologii, to odwdzięczę ci się. Jeżeli tylko dasz mi znać, to mogłoby bardzo umocnić moje hipotezy. Dam znać, jeżeli coś zobaczę. Okej. W jakiej dziedzinie się specjalizujesz? Co z twoimi... bla, 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 bla. Dobra. Nic ciekawego już nie ma do powiedzenia. Więc to parę teorii nam wprowadza. A raczej wyjaśnia. Skoro Stenar pojawił się z tego kręgu, musiał on w jakiś sposób wyjść z otchłani. To znaczy, że wcześniej musiałby zostać zesłany do tej otchłani. Więc prawdopodobnie tam się znajduje cały jego klan. Więc... Okej, dobra. Został zesłany do otchłani. Powrócił jakoś? W jakiś dziwny sposób, nie wiadomo jak. Poszedł tutaj do karczmy, wziął paszport i udał się do Caladonu. A co się dalej działo, niestety już wiemy. Okej. Musimy się tylko jeszcze dowiedzieć, dlaczego klan został wysłany i właściwie kto to zrobił. Ale może w Cenang się tego dowiemy. Póki co porozmawiajmy jeszcze z tym Trevorem. Co ty robisz? To kawał drogi od Tarantu. Jestem tutaj służbowo, aczkolwiek nie idzie mi zbyt dobrze. Czemu nie idzie ci zbyt dobrze? Cóż, miało pójść gładko, zrobić zdjęcie i wrócić do Tarantu najszybciej jak tylko możliwe. Bułka z masłem, nie? Zdjęcie, co miałeś fotografować? Ulotnej Leta Wiwirny. Słyszałeś kiedyś o niej? Nie, co to jest? Cóż, legenda opisuje ją jako wspaniałego dwunożnego smoka. Skrzydła, szpony i te sprawy. Letem z tego co czytałem wyróżnia jej atak. To znaczy co ona robi? Najwyraźniej po każdym ataku niszczy ofierze części jej pamięci. Jakiś jad czy coś. Po kilku atakach ofiara nie pamięta nawet jak uciekać. Staje się dla Lety łatwym kąskiem. Ta kreatura wydaje się być całkiem groźna. Ta z moich badań wynika, że tylko nielicznych stworzeń udało się przeżyć potyczkę z tą istotą. A te nieliczne, którym się uda, zwykle nie pamiętają dokładnie przed kim lub przed czym uciekały. Wierzysz w istnienie tego czegoś? Cóż, właśnie w to nie wierzyłem. Myślałem, że to mistyfikacja. Przyjechałem tu dlatego, że mój wydawca, pan Wright, chciał mieć gorący materiał. Pomyślał, że gdybym zamieścił w gazecie zdjęcie Lety, to sprzedaż sięgnęłaby sufitu. Okazało się, że to przekręt, co? Nie, właśnie o to chodzi. Ja ją widziałem. Prawdziwie przerażająca bestia. Widziałem ją tylko przez moment, ale zupełnie mi to wystarczyło. Była olbrzymia, stanęło mi serce. Przeszły mnie ciarki. Powiedziałbym, że nawet zapomniałem, którędy uciekać. Udało ci się zrobić zdjęcie? Nie mogłem stryknąć nawet jednego zdjęcia. Byłem taki przerażony i już tam nie wracam. Za żadne skarby tam nie wrócę. Co ja teraz zrobię? Pan Wright na pewno mnie zwolni. Potrzebne ci tylko zdjęcie. Nie trzeba z nią walczyć.
Tak, potrzebne mi tylko jedno zdjęcie, ale nie dam rady, nie mogę, do diabła. A co jeśli ja zrobię to zdjęcie? Ty, czemu chciałbyś ryzykować zdrowie, by sfotografować tę bestię? Czemu miałbyś to robić? Cóż, po pierwsze dla przygody, po drugie dostanę wynagrodzenie, prawda? Ależ oczywiście, dostanę za to zdjęcie 500 monet. Jednakże wydałem część pieniędzy na zaopatrzenie, mógłbym ci zapłacić najwyżej 300. 300 monet za narażenie mojego umysłu chyba jest wart znacznie więcej. Tak, stanowczo się zgadzam, że jesteś wart znacznie więcej. Wiesz, mógłbyś tym uratować moją karierę. Mógłbym z tego powodu dorzucić trochę własnych monet. Jeżeli się zgodzisz, zapłacę ci całe 500 monet. Co o tym myślisz? Umowa stoi. Co dokładnie ma zrobić? Proszę, weź mój aparat. Wystarczy, że lata będzie w zasięgu twojego wzroku, wtedy użyj na niej aparatu. Potem uciekaj co sił w nogach. Proszę, zaznaczę miejsce na twojej mapie. Jeszcze jedno. Słyszałem pogłoski o starym moście w pobliżu tego miejsca. Nie miałem dokładnej okazji się spojrzeć, ale ta informacja może ci się przydać. Okej, dobra. Ruszajmy. Przygoda wzywa. Dobra. Jest tu jakiś kosz? Nie ma. Nie potrzebujemy już tej łopaty. To, łopata. Puść. I bierzemy ten aparat. No i dobra. Przejdziemy się tędy. To jest chyba najbliższa granica planszy. Dobra, muszę zapamiętać, że to jest aparat, żeby nie spróbować użyć wytrychów na tym smoku. Dobra. Akurat most ten nam się przyda, ponieważ chcemy pójść do Cenang. Oto jest jedyne przejście z Kaladonu na północ. Zabijamy parę stworków po drodze. Ojej, Jormund poważnie się zranił. No tak, jego walka wręcz nie należy do najlepszych. Dziwne, że nie próbował magii używać. W końcu ma wszystkie możliwe zaklęcia ognia. Ale cóż. Może towarzysze w Arkanum są trochę sprytniejsi niż na przykład w grach BioWare. Nie wyprztykują się z wszystkich czarów przy pierwszej lepszej okazji. Smoczak. Okej. Jeden cios psa wystarczy. Suńcie się trochę, może coś miał przy sobie. Nope. Dobra, idziemy dalej. Okej, jakieś miejsce odkryliśmy. Niszczona katedra. Przyjrzymy się temu obszarowi później. Wierzcie mi, jeszcze pozwiedzamy te miejsca. A właśnie, mówiąc pozwiedzamy... miejsce zakupionych głosów klan kamiennego ostrza. Właśnie, tego miejsca chyba jeszcze nie odwiedziliśmy. Czy mapa coś o tym mówi? Nie. Wynalezienie w sejfie klanu żelaza. Chyba wiecie co, jednak ta mapa zaznacza jakieś miejsca. Bo zobaczcie, że nie ma tu wszystkich miejsc zaznaczonych. Trochę dziwne. Więc czy może te czerwone punkty to miejsca, których jeszcze nie odwiedziliśmy? Nie, część z nich już odwiedziliśmy, więc to nie jest dobra teoria. No wiecie co, poczekajmy do rana. Chcemy zrobić zdjęcie, więc musimy mieć jakieś światło. No i dobra. Poszukajmy tej bestii. Jest. Ale ucieka nam. Safe. Chodź tu, chodź tu.
Bestio. Dobra, mam 45 poziom. Jak zapewne się domyślacie, nie zamierzam przed nią uciekać. Aha. Okej, okay, pies pewnie nieźle jej dokopie. No dobra. Mam nadzieję, że to zdjęcie się poprawnie dobrze zrobiło, ponieważ to była ostatnia tego typu potwora na świecie. Dobra, Joromund jakieś zaklęcie też rzucił, co mu wyczerpało większość zmęczenia. A poświata jest niedostępna. Wiecie co, znajdźmy ten most. I przejdźmy przez niego. Poświata jest niedostępna. Czy w dobrym kierunku idę? Może być albo na wschód, albo na zachód. Chyba idę w złym kierunku. Dobra, to pójdę teraz na zachód. Może tam znajdę ten most. Bardzo by się przydał. O, jest. Ślicznie. Po prostu to, czego potrzebowaliśmy. No i możemy ruszać do Cenang. Przez migotliwy las, aż do Cenang. To trochę zajmie. Przydałby się czar teleportacji. Bardzo przydatny czar, zwłaszcza w późniejszej części gry, kiedy często się podróżuje. Pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Ale niestety nie mam punktów na niego. Lampion śmierci. Mieliśmy jakieś zadanie na odnalezienie jakiegoś kryształu. Jakiegoś ognika. Ale to nie był on. Bierzesz co, wojownik? O, łucznik. Dawaj strzały. Kto tam stoi za amunicją? Całkiem spoko. Czy dlatego, że nie walczyliśmy ostatnio zbyt dużo? Okej. Okay. Się zbliżamy. Berserker, berserker, berserker. O, złoto mają. Niezbyt dużo, ale zawsze coś. Dwa złote. Biedny berserker. Złoty niedźwiedź. Co jeszcze możemy znaleźć tu? Wojownik. O, też ma złoto. I trochę złota, dobra. O, jesteśmy w połowie awansu na następny poziom. Okej, okay, uwaga Państwo, przybyliśmy. Założymy amulet ręki molochańskiej. Na razie jeszcze nikt nas nie chce zabić. Że mamy więcej szczęścia niż ten Trillinger. Okej, oto są, proszę Państwa. Roczne elfy. No gadajże, człowieku, czas nagli. Nie są zbyt mili. Chcę się zobaczyć z elfem o imieniu Mingorad. Znasz procedurę, gdzie twój amulet? Oto on. Możesz wejść. Okej. Okay. Miło z jego strony.
Czyli większa uroda. A już są nawet neutralni. Okej. Muzyka jak w jakiejś krypcie. No jesteśmy w tym niesławnym miejscu. Cenang. W końcu tu trafiliśmy. Czy znajdziemy tutaj odpowiedzi na pytania, które szukamy? Dowiecie się już w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.